Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą sesję. Wszyscy przeżywamy w sercach tą tragedię, która się zdarzyła. I myślę, że więcej słów jest niepotrzebnych i niepotrzebne są słowa, dlaczego tu się zgromadziliśmy, bo wszyscy wiemy i wszyscy czujemy smutek, ból w naszych sercach. Otwieram dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Górze Kalwarii i stwierdzam jej prawomocność. Poczet sztandarowy, sztandar gminy wprowadzić. Szanowni Państwo, porządek obrad naszej sesji jest następujący. Przedstawienie porządku, co czynię. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Górze Kalwarii w sprawie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz tragicznej śmierci członków delegacji państwowej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz zamknięcie dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, przejdźmy do punktu trzeciego. Do stanowiska Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz tragicznej śmierci członków delegacji państwowej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na podstawie paragrafu 80 ust. 2 punkt 3 statutu gminy Góra Kalwaria, Rada Miejska niniejszym oświadcza. 70 lat temu na mocy decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików zamordowano ponad 21 tysięcy polskich jeńców wojennych stanowiących elitę patriotyczną i intelektualną II Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród nich znaleźli się również żołnierze 1. garnizonu pułku artylerii najcięższej stacjonującego w Górze Kalwarii. Podpułkownik Antoni Kociński, major Aleksy Poniatowski, kapitan Mirosław Strzemień, porucznik Wacław Trochimowicz. Katyń stał się wyrazem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec państwa polskiego. Jest nie tylko miejscem, gdzie spoczywają ciała Polaków, ale też symbolem niewyobrażalnego zła, okrucieństwa, kłamstw. Ziemia katyńska stała się również miejscem tragicznej śmierci prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii Kaczyńskiej, ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie pana Ryszarda Kaczorowskiego oraz pracowników kancelarii prezydenta, posłów, senatorów, szefów instytucji państwowych, duchownych, dowódców wojskowych, przedstawicieli rodzin katyńskich, którzy zmierzali na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę mordu katyńskiego. Wśród zmarłych znaleźli się również mieszkańcy naszej gminy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, młodszy chorąży Agnieszka Pogródka-Węcławek, chorąży Paweł Krajewski. Te dwa wydarzenia stanowią ogromną i niepowetowaną stratę dla narodu polskiego. Swoje życie za ojczyznę oddali 70 lat temu oficerowie, funkcjonariusze policji i służby więziennej. Dzisiaj swoje życie oddali ci, którzy chcieli przywrócić pamięć i prawdę o pomordowanych. Oddając hołd tym wszystkim, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje, jak również tym, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, Rada Miejska w Górze Kalwarii łączy się w bólu z ich rodzinami i bliskimi. Cześć ich pamięci. Uczcimy, Szanowni Państwo, minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli zarówno 70 lat temu, jak i ostatniej soboty.
bardzo, szanowni państwo. Odśpiewajmy nasz hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Szanowni państwo, zanim zamkniemy tą dzisiejszą sesję, może poproszę o zajęcie miejsc. Chciałbym powiedzieć jeszcze o kilku sprawach. Płynęły do nas kondolencje skierowane przez pana Siergieja Kucharskiego, mera miasta Worżela, naszego zaprzyjaźnionego, które pozwolę sobie odczytać teraz. Drodzy polscy bracia, mieszkańcy Góry Kalwarii i cały narodzie Polski, przyjmijcie nasze szczere wyrazy współczucia w związku z tragicznym wydarzeniem, które wstrząsnęło nie tylko Polską, ale także całym światem. Śmierć prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, wielkiego lidera demokracji i ideologa przyjacielskich stosunków między naszymi krajami, a także śmierć przedstawicieli narodowej polskiej elity to niepowetowana strata również dla Ukrainy. Ta tragiczna wiadomość wywołała ból w sercach wszystkich mieszkańców Worżela. Wierzymy, że pomimo tak ciężkich doświadczeń, polski naród w pamięci o swoich bohaterach, którzy poświęcili życie w tworzeniu nowej siły Polski, połączy się jeszcze mocniej i będzie kontynuował ich wielką misję. Łączymy się z wami w żałobie i bólu. Szanowni państwo, dzisiaj wpłynęła również wpłynęła informacja, zaproszenie ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W związku z tragedią, która dotknęła nasz kraj, uprzejmie zapraszamy państwa do uczestnictwa w uroczystej sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego przy udziale radnych gminnych. Sesja ta odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 18 w domu parafialnym przy kościele świętej Anny w Piasecznie. Po sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego zapraszamy na mszę świętą w intencji ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego. Rozpocznie się ona o godzinie 19:30 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Słowiczej 1 w Piasecznie. Koncelebrze nabożeństwa żałobnego przewodniczyć będzie proboszcz ksiądz prałat Zbigniew Pruchnicki, dziekan dekanatu piaseczyńskiego. Podpisana przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Barbara Łyżyńska-Mękal, starosta piaseczyński Jan Adam Ząbek. Na dole adnotacja, uprzejmie prosimy o powiadomienie pań i panów rad. Szanowni państwo, poproszę o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar winny wyprowadzić. Państwu za przybycie. Prosiłbym również, żebyśmy się nie rozchodzili, ponieważ przewidziane są jeszcze, czy jest złożenie kwiatów i uroczysta msza święta.